Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Fujifilm X-Pro2 i o takich moich małych początkach w fotografii analogowej. Zacznijmy sobie od Fujifilm X-Pro2 i o tym, co ten aparat tak naprawdę wnosi do mojej fotografii, a moim zdaniem wnosi bardzo wiele. Zacznę od tego, że fotografując tym aparatem postanowiłem zrobić sobie pewne założenia. I założenia są następujące. Pierwsze jest takie, że nie używam wyświetlacza ani do podglądu zdjęć po wykonaniu, ani do fotografowania. Drugie założenie jest takie, że używam muszli ocznej w trybie optycznym i czasami w trybie łączonym, czyli optycznym plus IVF. I trzecie założenie jest takie, że nie robię nim dużej ilości zdjęć. Staram się, wracając z miasta, mieć około 64 do maksymalnie 100 klatek. A robię to, ponieważ chciałbym spowolnić trochę mój proces i spowodować, że zacznę bardziej zastanawiać się nad zdjęciami, które wykonuję i nad tym, co chcę pokazać na tych zdjęciach. Bardziej szukać i myśleć, niż robić wszystko, co popadnie. Używam go też do takiej mojej codziennej fotografii. Jakieś naleśniki i inne dziwne rzeczy, ale też na przykład korzystam z niego i z 35 podczas wszystkich sesji narzeczeńskich, podczas sesji portretowych. XT3 została jakby już tylko do fotografowania i ślubów i tworzenia filmików, nagrywania YouTube'ów. Natomiast ten aparat jest cały czas ze mną, wszędzie, gdzie tylko się nie przemieszczam. Sam aparat, mam wrażenie, że jest dużo szybszy od X-T3, jeżeli chodzi o przeglądanie zdjęć. Ma swoje ograniczenia, takie, które nie do końca mi pasują, jak to, że nie da się rozdzielić autofokusa ze spustu migawki. Taki prosty sposób, żeby miał go pod przyciskiem osobnym. Natomiast znalazłem opcję, że jak się przełączy go na tryb manualny, to można ostrzyć manualnie, ale można też wcześniej ostrzyć tym przyciskiem i ostrość jest odłączona od spustu migawki, więc jakby jest ta opcja, ale jest ona tak troszkę zagmatwana i ukryta. Chyba najfajniejsze w nim jest to, że tak naprawdę ma wszystko, czego potrzebuje. Nie używam żadnych bajerów, wykrywania twarzy, mimo iż on to ma. Używam po prostu zwykłych pokręteł czasów, pokręteł ISO. Część osób narzeka, że to pokrętło jest bardzo niewygodne, natomiast wydaje mi się, że jest całkiem sprawne. Też nigdy nie przelatuje się przecież całego przekroju ISO z ISO 200 nagle na ISO 6400. Więc spokojnie jestem w stanie dojechać na takim jednym obrocie z ISO 200 na ISO 800.
Okrętło czasów działa fajnie, chyba z troszeczkę większym oporem niż na XT3. Przysłona jest na obiektywach. Mam wszystkie trzy rzeczy, których potrzebuję. Tak naprawdę mogłoby dla mnie nie być całego tego panelu tutaj. Wyświetlacza też mogłoby nie być przy sposobie, w jakim z niego korzystam. Dlatego też bardzo mnie korci X Pro 3 w przyszłości, żeby pojawiła się w moim zestawie aparatów. A tak naprawdę najchętniej, jeżeli bym teraz kupował i zaczynał od zera moją przygodę z fotografią, jakbym sprzedał wszystko i miał kupić jeden aparat, to na 100% byłaby to X Pro 3. Bez żadnego zastanowienia się. Już mam to dość mocno przemyślane. Nie wiem, czy mówiłem, ale nie będzie żadnych jakichś takich większych aspektów technicznych tego aparatu. Fajne jest to, że jest ten wizjer optyczny, że można przełączyć sobie go na IVF i że można sobie zrobić ten tryb łączony IVF plus wizjer optyczny. No, z tym, że trzeba pamiętać, że to jest wizjer w stylu takim dalmierzowym. Nie jest to tak jak lustrzanka, że widzę obrazek, który będę miał wykadrowany, tylko tutaj jest ramka, która się przesuwa i pokazuje nam, co jest w kadrze. Troszeczkę koliduje to z obiektywami, natomiast te obiektywy są tak małe, że zajmują tylko jakby mały wycinek kadru. I też w tym miejscu jest ten ekranik z IVF-em, więc nie przeszkadza to jakoś bardzo. Jest slot dwóch kart pamięci. Tak naprawdę w nim używam tylko jednego. I tyle. Cała magia tego aparatu jest w tym, że wygląda jak analogowy. Jest po prostu piękny i aż nie chce się go zostawiać w domu. A dodatkowo są te pokrętła tutaj. Dwa, można sobie tam coś zaprogramować, są też klikalne. Można sobie przybliżyć, żeby sprawdzić, czy dajmy na to obraz jest ostry. Większość funkcji, tak jak w XT3. Więc posiadam go po to, żeby zmuszał mnie do większego myślenia i takiej spokojniejszej fotografii, takiej slow, czy coś w tym stylu. Dobra, myślę, że styknie o tym aparacie. I temat numer dwa, czyli to, że zacząłem sobie fotografię analogową. Troszeczkę się w nią wdrażać. Kiedyś miałem z nią trochę do czynienia. Teraz jakby wracam do tego. Teraz możecie sobie właśnie zobaczyć zdjęcia z pierwszego naświetlonego filmu, tym RevueFlexem, czy jakkolwiek się go czyta. Dużo klatek wypadło, ponieważ przepuszcza światło gdzieś tutaj dołem. Możliwe też, że gdzieś górą. I możliwe też, że gdzieś bokiem. Nie wiem, najprawdopodobniej będzie trzeba go serwisować.
Zastanawiam się, czy w ogóle warto jest go robić, czy zainwestować w coś innego, a mam coś fajnego na oku, coś, co bardzo korci mnie, żeby kupić, i jest to dość wyjątkowy aparat. Na razie nic nie powiem o tym, co to jest. Kiedy już się pojawił u nas, pewnie też nagram o nim krótki, a może taki trochę dłuższy film, ale to dopiero po tym, jak naświetlimy nim jakieś dwie klisze minimum, żeby było co pokazywać. No i wyszło około 20 zdjęć z kliszy, bo reszta krawędzie są całkiem prześwietlone, więc to, co gdzieś tam na środku było i to światło powciekało tylko w jakiś ciekawy sposób, to możecie sobie zobaczyć. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Chciałem tak tylko wpaść, pogadać chwilkę sobie do was. W taki trochę nieskładny sposób. Dobra, kończymy. Dzięki i hej.